Bo moim hobby w ostatnim czasie był mój syn, który teraz ma 11 miesięcy. A reszta to jest, lubię oglądać sporty, piłkę nożną, piłkę ręczną, tenis, amerykański futbol. Także sport jest moim hobby. A nie mogę powiedzieć, że lubię czytać, ale w życiu czytałem kilka książek. Tam Angels and Demons, nie wiem jak po polsku, Angeli i Demoni. Od Dan Brown, to takie książki lubię. Lubię chodzić do kina. Z żoną to często, jak byłem w Zagrzebu, często chodziliśmy do kina, ale teraz jak mamy młodego, to nie ma tyle czasu, ale lubię. Nie mam ulubionych filmów, lubię wszystko oglądać, komedii, thrillery, także wszystko. Lubię lato, nie lubię zimy, nie jestem zimowym typem. Teraz jak w zimie mieliśmy przerwę, byłem w Chorwacji, bo święta była i lubię z rodziną być, wszyscy jesteśmy razem, ale lubię plaże, lubię morze i w Chorwacji jest dużo takich pięknych miasta, gdzie można pojechać na wakacje. Lubię aktywnie, nie jestem takim typem, który będzie w mieszkaniu siedzieć, oglądać telewizję. Lubię spacerować na kawę, jak jest rodzina, to do jakiego pięknego miasta pojechać i no, tyle. W młodości no, to był Zinedine Zidane. To dla mnie nie jesteśmy bardzo podobnymi zawodnikami, ale lubię takiego zawodnika. Zawsze oglądałem jego mecze, jego co robi i dla mnie jest jednym z najlepszych zawodników. Największe... ja nie grałem w wielkich klubach, grałem w kilka ligach w Europie. W Rumunii utrzymaliśmy się po minus 14 punktów, jak zaczęliśmy ligę, było minus 14 punktów, utrzymaliśmy się w lidze. Chyba to jest moim największym osiągnięciem. Agresywność nigdzie nie opuszczam. I myślę, że mam trochę jakości w piłkarskiej, nie powiedziałem, że jestem bardzo takim dobrym zawodnikiem, ale trochę jakości tam jest. No, jakby nie grał piłkę, to jakiś inny sport na pewno. Jak powiedziałem, zaczynałem z tenisem, piłka ręczna. W takich sportach widzisz, jakby nie zagrał w piłkę nożną. Wierzę w mój klub.